z wspaniałych moich przeżyć, no to było poznanie tych naprawdę wielkich modelek. Linda Evangelista, Kate Moss, Naomi Campbell. Moja kariera rozpoczęła się zupełnie niespodziewanie. To nie było nigdy moje marzenie. Ja byłam punkową, rockową. Fotograf Tomasz Sikora zaczepił mnie na ulicy. Zostałam zaproszona na rozmowę. Czy nie wzięłabym udziału w sesji zdjęciowej? Byłam przerażona, ile ja miałam, 17-18 lat. Trzeba było troszeczkę nad sobą popracować, żeby wejść z głową do góry na ten casting. Nie bać się rozmowy z fotografem, z klientem. Tu trzeba naprawdę dużo nadrobić, również i charakterem. Życie na tak wysokich obrotach, ja miałam po 120 lotów rocznie, nie pozwala na żadne jakby uchylenie od planu, że wszystko musi być zaplanowane, wszystko musi być zorganizowane, bilety, podróże. Kiedyś to modelka była traktowana dosyć tak podejrzanie, że niemalże dziewczyna do towarzystwa. Ta praca była taka, nie ukrywam, trochę właśnie siermiężna. Chociażby w modzie polskiej, jadąc na targi do Düsseldorfa. Do Düsseldorfu musiałyśmy same dźwigać wory z ciuchami, załadować je do autokaru i pani magazynierka na nas krzyczała, że ciągniemy po ziemi. Będąc modelką, musimy wspierać się na wyżyny wszystkich naszych cech. Dziewczyna musiała być fotogeniczna, ale musiała mieć w sobie to coś, żeby się spodobać projektantowi, bo my głównie pracowałyśmy potem z konkretnymi projektantami. Ja musiałam stać się księgową, prawnikiem, nauczyłam się ekonomii, nauczyłam się bycia kosmetyczką, nauczyłam się bycia trenerką fitness. Trzeba mieć niestety bardzo mocny charakter, bo jesteśmy takim końskim targiem. Oglądają nas, przyglądają się, oceniają. No wiadomo, że w tym zawodzie są sukcesy, ale też są i porażki. Ze względu na to, że ja miałam taki fajny dystans do tego wszystkiego, więc te porażki zupełnie mnie jakby no nie obchodziły. Wczesne wstawanie to jest rzeczywiście rzecz dosyć trudna i zawsze była. W związku z tym zdarzało mi się tak, że odmawiałam, jak mówiłam, przepraszam, to jaki termin? Aha, ale o której godzinie trzeba wyjechać? No, o 4 rano gdzieś na plan. Powiedziałam, o Boże, nie zauważyłam, że jestem zajęta. Nieśmiałość. Brak znajomości języków obcych? Zdecydowanie brak języków. Miałam podstawę języka rosyjskiego i 2 razy w tygodniu angielski, z którego miałam 6, jak się okazało, jak wyjechałam za granicę. Nie umiałam powiedzieć kompletnie nic. Największą przeszkodą i tym, co warto pokonać, jest lęk i nieśmiałość. Jest to bardzo hamujące uczucie, więc wyrzućmy je z naszego życiorysu, pracujmy nad tym. Miałam niesamowite problemy z wysokimi obcasami. Buty zawsze były najmniejszy rozmiar 39. I zawsze dostawała je Kate Moss, a reszta by były 40, 41, 42, więc tam chusteczki trzeba było sobie powkładać i jakoś sobie dawać radę, no ale zdarzało się, że te buty po prostu gubiłam. Podróże, ludzie. Naprawdę mam sporo szczęścia, że udało mi się zwiedzić właściwie no, kawał świata. Modeling uczy pokory. To przede wszystkim cierpliwości, bo to głównie są, jeżeli już jesteśmy w modzie, no to głównie są miary i przymiarki. Uwielbiam ludzi, zawsze się świetnie ze wszystkimi dogaduję, więc mnóstwo przyjaciół. To jest taki fajny świat, kiedy spotyka się bardzo różnych ludzi. Właściwie takie rozpoczynanie pracy na nowo jest niezwykle ważne, ponieważ można się nauczyć akceptacji dla wielu osób, można się nauczyć rozwiązywania problemów. To się stało tak szybko, że po właściwie kilku miesiącach ja już byłam na okładkach magazynów. W 98 bodajże pojawiłam się jako ta pierwsza polska modelka na francuskim magazynie Vogue na okładce. No i od tamtej pory, no to już wiadomo, to i każdy pokaz i kampanie. Poczułam się na szczycie tak naprawdę
chyba umiałam na to spojrzeć z perspektywy czasu, że zawsze jak byłam na tym szczycie, to tego nie czułam i dopiero później jak albo spadałam, albo schodziłam sama, bo na przykład byłam mamą, to wtedy czułam, wow, osiągnęłam bardzo dużo. O szczycie tutaj nie może być mowy. To jest, ja cały czas traktuję to jako coś, co się zdarzyło, co jest dla mnie przygodą. I w każdym momencie może to ode mnie odejść. Jestem dumna, że trzeci raz wróciłam do modelingu, bo miałam przerwy i że trzeci raz świat się odezwał i w sumie to nie była znowu moja inicjatywa, tylko był zupełny przypadek i teraz jest najfajniej, bo jest na moich zasadach. Trzeba być czujnym, rozważnym i też znać swoją wartość. Zachowajcie dystans. Bo tak jak mówię, dzisiaj może się nie udać, a jutro to wszystko może się zmienić i naprawdę może być tego sporo. Świat modelingu to nie jest ten świat, który jest, że to jest taka bańka, która w każdej chwili może pęknąć, nie musi, ale może. I myślę, że właśnie budowanie sobie świata swojego innego poza modelingiem, żeby właśnie robić sobie drugi świat swój. I też myślenie o tym jako projekt długoterminowy. Ważne jest też znalezienie w tym, co się robi, elementu zabawy. Wtedy wszystko idzie łatwiej. Polecam być zawsze w zgodzie z samym sobą. Jeżeli ma się jakieś marzenia ukryte, no to niech one nie będą ukryte. Trzeba po prostu dać sobie szansę.